Podliczko. Odpowiem ci. Dziwne. Wiesz, właściwie to nie można odpowiedzieć. Właściwie na to twoje pytanie. Bo teraz tak, jeżeli chodzi, czy będzie w tym roku, a w tym roku, tak? Przypuśćmy 2000 mamy w tej chwili. 14 i 2020 rok. Jeżeli popatrz, na tej skali, jeżeli będziemy na tej skali i rozmawiać o osobie, przypuśćmy, że cały czas się zastanawiam, jak to by ci wytłumaczyć, bo to jest z jednej strony proste, z drugiej strony bardzo trudne do wytłumaczenia. Dobrze. Przychodzisz w 2013 roku do astrologa i przychodzisz w 2020 roku do astrologa. Czy będzie ta sama interpretacja? Aspektów tak. Wszystko to, co będzie się wydarzać do danego punktu, tak. Tylko widzisz teraz tak. Przychodzisz do astrologa na przykład dzisiaj i przychodzisz za rok. Czy przypuśćmy za 5 lat, czy 10 lat. Nie będzie ta sama interpretacja. Dlatego, że ja pamiętam, co mówiłem do ciebie i na przykład będę korygował o to, co powiedziałem. Ponieważ już byłaś u mnie. I ja ominę pewne fakty. Na przykład ominę tą całą historię przed. Tylko zrobię od tego momentu twojego przyjścia, czy wypełniłeś, będę się pytał o to. Więc to jest ta jedna różnica. Następna, ale właściwie nie ma możliwości, bo widzisz, ja wiem, o co ci chodzi. Ale popatrz, masz tak zwane efemerydy i planety mają swoje przejścia, czy zajścia, czy koniunkcje, kwadratury, opozycje, sekstyle i to wszystko czytasz. No więc nie ma możliwości inaczej tego przeczytania. Zawsze będzie identycznie przeczyta. Będzie interpretacja, będzie inna. Znaczy, słuchaj, inaczej radzę 20-latkowi, a inaczej 30-latkowi. Ale to jest tylko dlatego, że ale każdemu 30-latkowi tak samo. Powiedzmy, że to jest, jeżeli według takiej, jak ty byś tutaj chciała tą odpowiedź, to powiedzmy, że 30-latkom będę zawsze tak samo radził, 40-latkom tak samo, 50-latkom tak samo. Tak, to jest fakt. Ale czy otrzymasz tą samą? Nie, ciągle inną, bo widzisz, jesteś na innym etapie rozwoju. To jest coś takiego, jakbyśmy weszli w karmę i szli karmą. Jeżeli idziemy karmicznie, to jeżeli ty zrobisz jakiś etap, to po co go powtarzać? Po co cały czas mędlić o tym samym? Chyba o to ci chodzi, bo to jest bardzo trudne do wypowiedzenia, wiesz, bo ja miałem takie sytuacje, na przykład taka pani do mnie dzwoniła co pewien czas. I ona uważała, że ja jej coś powiem, to co, bo ona chce to, co ona chce usłyszeć. Nie. Aspekty nie pozwolą to, co ona chce usłyszeć. Aspekty pozwolą to, co ona już zrobiła. A to, co ona chce usłyszeć, to jest jej sprawa. Bo ona zasłyszała, czy usłyszała to od swojej przyjaciółki. I ona chce to samo przeżyć. Ale tak nie ma. Nie. Twórzmy, jeżeli jest kosmogram, to ten kosmogram jest liniowy i nie ma gadania. Czy będziesz oczywiście, że idąc na swojej drodze, astrolog odpowiada ci na pytania. Teraz następne. Czy jest dobry, zły kosmogram? Nie ma tak. Nie, to są tylko dobre albo złe czasy. I są osoby, które jakby idą cały czas pod górkę, ale są szczęśliwe.
a są osoby, które idą cały czas z górki i są nieszczęśliwe. Nie, to jest tylko wytłumaczenie sobie, czy jesteśmy sprawni, czy nie. Jeszcze jedna rzecz. Astrolog powinien wykorzystać do maksimum ten kosmogram i umieć go wykorzystać. Większość astrologów nie potrafi. I to jest, widzisz, bo jeżeli czytasz na przykład u pani, przypuśćmy, akurat wymieniam tutaj, u jakiejś pani w książce, u jakiegoś autora, będzie, o, lepiej będzie, u jakiegoś autora, czytasz, że, czy przeczytasz, że ten aspekt mówi o tym. I to, ojejku, ten aspekt mówi o tym. No i co z tego, że ten aspekt mówi o kłopotach? Jeżeli już wiesz, że jest kłopot, to go omijasz. Czy jest możliwe ominięcie kłopotu? Bo zaraz będzie pytanie, błyskawicznie, bo się nasuwa. Jest. Zawsze. Jeżeli jest kij, to zawsze on ma dwa końce. I teraz albo złapiesz za jeden, albo za drugi. Albo złapiesz go po obu końcach i go zegniesz i go złamiesz i otrzymasz dwa kijki, dużo mniejsze. Ale już masz dwa. I to na tej zasadzie nie ma. Pamiętaj o tym, że astrologia jest to wiedza. Jest to wiedza, której uczymy. I nie, oczywiście, że interpretacja może być różna. Ale nie aż tak skrajnie różna, żeby, wiesz, nie można było się dopatrzeć. Ona będzie inna za każdym razem, dlatego że są inne okoliczności. W założeniu, no przypuśćmy w założeniu, no 25 lat temu, gdybym mówił ci o takim przedmiocie jak ten, czyli o telefonie komórkowym, to byś powiedziała, że jestem trzepnięty. Czy 30 lat. Jak były telefony kablowe, takie, wiesz, na słuchawkę i tarcza i dawaj, 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 tak. 3, 2, 1, 9, 0. Można było nawet liczyć, jak ktoś nakręcał numer, to były osoby, które liczyły i wiedziały, jaki ten numer wykręcisz, stojąc obok ciebie. Policzyły. Znały ten czas obiegu tarczy, tej sprężynowej. Więc to nie. To, wiesz, astrologia jest twardą wiedzą, która dokładnie co do sekundy, co do minuty. Także to nie jest tak, że, wiesz, możemy sobie dowolnie i co do kosmogramu na przykład, czy jest lepszy, czy jest gorszy. Wiesz, odpowiem ci jeszcze inaczej, znaczy tutaj już w tych odpowiedziach, żeby była satysfakcja, pełna satysfakcja. Można zmienić dużo relokacją, czyli miejscem zamieszkania. Miejscem zamieszkania można dużo zmienić. No dlatego ludzie podróżują. Wiele rzeczy można zrobić, żeby było dużo łatwiej, dużo, dużo lepiej. Wiesz, to jest tylko kwestia być i chcieć. Wiesz, to jest ta podstawa. I można naprawdę wiele zrobić. Tylko, że musi zarówno jak jedna, tak i druga. No przede wszystkim astrolog musi wiedzieć, jak to zrobić. Dwa, osoba, która oczekuje tego impulsu na przykład życia, musi go zaakceptować. I wiesz, tworzy się nowy świat zupełnie. Nie ma takiej możliwości, żeby. Wiesz, stagnacja jest największym wrogiem astrologii. To jest stagnacja.
Nic nie robiąc, nic nie zrobisz. Bo nawet jeżeli astrolog ci powie, że proszę państwa, przepraszam, proszę państwa, masz fantastyczny czas, realny, i ty położysz się o tak na słoneczku. Ten czas realnie się opalisz tylko na tym słoneczku. Jak będzie zima, realnie się przeziębisz na tym słoneczku. Albo coś jeszcze realnego zrobisz. I to będzie twój majstersztyk. Ale pamiętaj o tym, że astrologia jest wyłącznie tylko dla aktywnych. Dla tych, którzy żyją w pełni oddychają. Bo zaraz ktoś powie, no to po co ona istnieje? No właśnie po to istnieje, jeżeli żyjemy, oddychamy i myślimy. Wiem, że jestem. A więc do zobaczenia. Do zobaczenia i zapraszam na dalszy ciąg opowieści o astrologii. Może taki nietypowy sposób, bo astrologia dotyka prawie każdej dziedziny życia. I w każdej dziedzinie można ją wykorzystać. I trzeba ją umieć wykorzystać. Ale przede wszystkim być sobą. Być uczciwym wobec przede wszystkim siebie. A planety wtedy wymuszą to, co jest zapisane w kosmogramie. Do zobaczenia.